A to leci? Leci. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy pojedynek. Trzy pojedynki. Trzy pojedynki, trzy filmy. Do każdego trzeba zadać jakieś pytanie. Tak. Do pierwszego w takim razie zaczniemy od tego, kim jestem. To jest walka o samego siebie. Zapytajmy o siebie. Kim jestem? Jak patrzę na siebie? Tak. Jak siebie oceniam? Jaka jest moja tożsamość? Czy umiem mówić o sobie dobrze? Tak. Mamy to. Walka druga. Pan Bóg walczy o mnie. Drugi pojedynek. Bóg walczy o mnie i zadajemy pytanie, kim jest Bóg dla mnie? Czyli jak wygląda moja relacja z Nim? Co z tą relacją robię? Tak. Na Wielki Post w sam raz. Okej. Okay. I trzeci pojedynek jest przegrany. Przegrany, bo się zdarza. Porażka. Trudności, nasze trudności, to czego się boimy, to co nam nie wychodzi. Wszystkie lęki, nie? Tam wyciągniemy. Tak. Czyli możemy ich zapytać. Pytajmy. To zaczynamy. Zaczynamy. Próbuję siebie zaakceptować, ale to nie jest proste. U mnie w życiu za dużo grzechów się ostatnio pojawiło. Staram się mniej grzeszyć, ale mi to po prostu nie wychodzi. To trudne pytanie. Nie myślę nad tym. Wyraźnie widzę, że Bóg przychodzi do mnie w osobach, które spotykam. Jest dla mnie autorytetem, mentorem, przyjacielem i tatą. Modlę się też o to, by móc siebie bardziej pokochać. Chcemy Was zaprosić do tego, żebyście w rozpoczynającym się Wielkim Poście też odpowiedzieli na te pytania, które przed chwilą zadaliśmy i razem z nami spróbowali stoczyć te wspomniane pojedynki. A ponieważ nie chcemy być anonimowi, to chcemy na początku Wam się przedstawić i zrobić trochę inaczej, niż robi się to zawsze. Chcemy przedstawić siebie nawzajem. A ponieważ jestem przy głosie, to zacznę. Okay. Ksiądz Marcin Filar, duszpasterz młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie młodzież? Tam ksiądz Marcin. Jestem przekonany. Pochodzi z Rabki Zdroju. Jego pasją, z tego co widzę i co widzicie również wy, jest czytanie książek, jest ich sporo, bo udaje nam się też niejednokrotnie porozmawiać na temat tych czytanych książek. Jest poliglotą, myślę, że można tak powiedzieć. Jego pasją jest uczenie się języków. Wystarczająco dużo i dokładnie? Coś w tym jest prawdy. Rzeczywiście. Z drugiej strony tego ringu, tego pojedynku, Rafał Indyk, pierwsza rzecz, którą trzeba o nim powiedzieć, to troskliwy, czuły mąż i ojciec od ponad pół roku nieustannie niewyspany. Zgadza się. Poza tym bardzo oddany swojej pracy katecheta, że dobry katecheta lubiany przez uczniów, to wiem od jego uczniów, których przygotowuje obecnie do sakramentu bierzmowania. A ponadto człowiek, który ma taką fajną swoją przestrzeń w internecie, bloga Patrząc z Góry, na którym można poczytać zarówno o tym życiu rodzinnym, jak i o jego zmaganiach w szkole, a także człowiek bardzo żywo zaangażowany w dzieło jedności chrześcijan. Myślę, że z zapisanym w sercu wezwaniem Pana Jezusa, aby byli jedno. Zgadza się. I to, czego nie powiedziałem o księdzu Marcinie, to jego obecność w social mediach. TikToki, Instagramy. Są tak. Ksiądz rocznika 9.0. Tak jest, dobry rocznik. Okej, okay. No to już się znamy, więc możemy zastanowić się nad tym, co trzeba zrobić, żeby dobrze przeżyć Wielki Post. Myślę, że na samym początku trzeba zacząć od tego, co jest najbardziej podstawowe, czyli to, czego wymaga od nas życie chrześcijańskie. Chociaż myślę, że warto by tutaj powiedzieć, że nie chodzi o to, że my coś musimy robić, że mam jakiś obowiązek, ale żeby zobaczyć na nasze serce, czyli czy pragniemy sakramentów, czy żyjemy sakramentami, czy się modlimy, no bo jeżeli wierzymy Bogu, czy wierzymy w Boga, to przede wszystkim mamy z Nim relacje. I jedno i drugie, nie? I jedno i drugie. Czyli konkret, na początek decydujemy się o tym, żeby w Wielkim Poście robić dobrze to, co już do nas w pewnym sensie należy. Czyli umawiamy się, że żeby go dobrze przeżyć, przynajmniej co niedzielna msza święta, codzienna tak. modlitwa, i codzienne obowiązki. Ty masz tak. swoje obowiązki, ja mam swoje obowiązki, każdy z naszych słuchaczy ma swoje obowiązki codzienne i to robimy dobrze i to jest podstawa. Bez tego nie ruszamy dalej. Tak. Okej. Okay. Druga rzecz, która tak się naturalnie nasuwa, jak mówimy o początku Wielkiego Postu, to jest podjęcie postanowienia. Postanowienie. Jałmużna, modlitwa i? Post. 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 Jakie najczęściej podejmujesz postanowienie wielkopostne? Modlitwa.
I jałmużna. Modlitwa. Okej. Okay. Takie, o którym ja najczęściej słyszę, jak tak pytałem moich uczniów czasem, to było nie jedzenie słodyczy. Ale dla mnie to już zbyt heroiczne. No właśnie, ale tak sobie myślę, że to postanowienie jest dobre, ale potrzebujemy włożyć w nie bardzo dużo serca i sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel tego mojego niejedzenia słodyczy, albo jaki jest cel tego czy innego postanowienia. Chcemy w Wielkim Poście wejść głębiej. Czyli znowu konkret. Dobrze zaplanowane, mądre postanowienie, najlepiej w każdym z tych wymiarów. Modlitwa, post, jałmużna. Zresztą będziemy mówić trochę więcej o tym, jak dobre postanowienie podjąć. Kolejna sprawa to są relacje. Bez sensu by było po to odmawiać sobie czegoś i zyskiwać czas, zyskiwać jakąś większą swoją wolność w Wielkim Poście, jeżeli celem by nie było to, żeby zbliżyć się przede wszystkim do Pana Boga, tak. A dalej z tego wynika, że zbliżyć się do ludzi. I na starcie Wielkiego Postu trzeba się zastanowić, które z moich relacji jakoś ostatnio ucierpiały. I dla kogo mam za mało czasu. I będziemy o tym w czasie tych naszych pojedynków, tych filmów mówić. Będzie taka walka, nie? Właśnie, bo chcemy... Walka o relacje. Chcemy się na tym też skoncentrować. I co? No to mamy konkrety. Robić dobrze to, co do nas należy, podjąć postanowienie, zawalczyć o relacje. Okej. Okay. Czyli możemy rozpoczynać Wielki Post. Przygotowaliśmy dla Was konkretne propozycje, które to wszystko zrealizują. Zaczynając od pierwszego z elementów Crosspostu, czyli filmów. Tak, filmów, które nagrywamy dla Was. Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tematach, które dla Was przygotowaliśmy. Wszystko będzie oparte na takiej tematyce walki, którą toczymy ze sobą, często z Panem Bogiem. Ale też o siebie i o Pana Boga. Ale też właśnie o siebie i o Pana Boga, tak. Tak jest. Będzie też trochę o porażkach, które w tym wszystkim odnosimy i które niekoniecznie muszą być złe. I takie filmy, poza tym pierwszym, które właśnie oglądacie, będą w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę Wielkiego Postu do odsłuchania także w formie podcastów. Drugi z elementów Crosspostu to jest znany już niektórym planer. On jest dostępny w takiej wersji papierowej albo w wersji elektronicznej, wydany przez wydawnictwo Świętego Stanisława. W tym planerze pomocę do zrealizowania tego wszystkiego, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli jak podjąć postanowienie, jak zaplanować sobie czas, jak rozpisać kalendarz, konkretne listy zadań, które dostosujecie do siebie i jeszcze kilka niespodzianek, których w zeszłym roku nie było w planerze, a przygotowaliśmy je dla Was na ten rok. Bardzo zależy nam też na tym, żeby spotkać się z Wami, a ponieważ takie realne spotkanie w cztery oczy będzie trudne, dlatego w drugą, czwartą i szóstą niedzielę Wielkiego Postu chcemy spotkać się z Wami za pośrednictwem Zooma. I będą to takie spotkania, w których każdy z Was będzie mógł się wypowiedzieć, będzie mógł powiedzieć o tym, co myśli, czy zgadza się z tym, o czym rozmawiamy tutaj między sobą. Po prostu chcemy się spotkać, ubogacić, poznać. Takie relacje też mogą potem trwać. Tak. I dostęp do tych spotkań jest w planerze, tam jest wszystko opisane, jak do nich dołączyć. Zachęcamy Was też do tego, żeby zarejestrować się na stronie www.crosspost.pl lub dołączyć do aplikacji Pentecost App. To są dwa takie sposoby na to, żeby co tydzień dostawać od nas aktualizację tego, co aktualnie się dzieje. Żeby dostawać informacje o tym, kiedy będzie film, kiedy będzie spotkanie i kilka innych materiałów, które jeszcze na każdy tydzień są przez nas przygotowane. Jak widzicie, wiele będzie się działo i teraz jest ta decyzja, czy podejmuję to wyzwanie, czy chcę stoczyć ten pojedynek, czy rzeczywiście wspólnie na tą drogę wyzwania Crosspostu wejdziemy, żeby to był dobry Wielki Post. Chcemy się tym zająć, niech ten Wielki Post będzie inny niż zwykle. Wchodzimy w konkretne postanowienia, w konkretne walki z sobą, po to, żeby poznać Boga i siebie lepiej. No to zaczynamy. Do zobaczenia.